20. Tak, za jakieś 15 minut będę. Poczekaj. Dzień dobry, ja nazywam się Julia Morawska. Jestem umówiona z panią redaktor. Dzień dobry. A tak, proszę sobie usiąść. Prawda, że wolna. Jest już wolna, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, proszę siadać. Przeczytałam maila z centrali na pani temat. I przyjmę panią na staż. Dziękuję bardzo. Zbliża się rocznica krwawego poniedziałku. Czy pani wie, o czym ja mówię? Prawdę mówiąc, nie bardzo. Ostatni raz byłam w Częstochowie, jak miałam 5 lat. Obecnie mam tutaj tylko daleką krewną. I od tamtej pory przebywałam już z rodzicami za granicą. Mam na myśli 4 września 1939 roku i masakrę mieszkańców Częstochowy. Niech pani zbierze materiał i napisze artykuł. Dobrze, oczywiście. A, jeszcze jedna rzecz. Przeglądając pani CV, wyczytałam, że skończyła pani studia w Londynie. Czemu wraca pani do Częstochowy? Co panią do tego skłoniło? No cóż, wiele lat przebywałam za granicą. Przyjechałam tutaj, aby poznać swoje korzenie, dowiedzieć się, kim tak naprawdę jestem. No, to bardzo ciekawe. W takim razie niech się pani zabiera do pracy. To wszystko z mojej strony. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Wam się do 4 września 1939? No, nie właściwie, tylko z początkiem roku szkolnego chyba. A ty może kojarzysz 4 września 1939 rok? Urodziny mam 4 września. Wiem coś z wojną, ale co dokładnie to nie wiem. Za taka ja mina Nowy wiem. Jork? Ja nic nie wiem. A tu w Częstochowie? W Częstochowie? Tak. Niemcy zaatakowali? Nie wiem, nie interesuje się, ja w Kłobucku mieszkam. A może ty kojarzysz tę datę? 4 września. Tak, czy? Rozumiem, dziękuję bardzo w takim razie. Nie no, mi się wydaje, że jakieś dożynki są w Częstochowie? Proszę pani, ja nie wiem, tak się źle dzisiaj czuję, plery mnie bolą. Nie wiem, zupełnie mi się... Tak, słucham? Tak, dzień dobry, Julia Morawska z tej strony. Nie kontaktowałam się w sprawie tych materiałów, o które prosiłam w mailu. Tak, tak, a czy te materiały są dostępne w formie elektronicznej? Tak, to prosiłam o przesłanie ich do mnie, dobrze? Dziękuję bardzo, będę bardzo wdzięczna. Do usłyszenia!
Przepraszam, zostawił ktoś dla pani przesyłkę. Dziękuję. A kto to zostawił dla mnie? Jakiś starszy mężczyzna. A podał jakiś namiar, telefon, adres, cokolwiek? Nic. Podał tylko swoje imię i nazwisko. Franciszek Dubiel. Mhm. No dobrze, gdyby się jeszcze pojawił, to ja proszę o jakiś namiar na niego. Oczywiście. Batę. O, jakie stare, zniszczone zegarki. Czyje to?
Zostawił go dla mnie w redakcji jakiś starszy mężczyzna. Nazywa się Franciszek Dubiel, czy jakoś tak. Właściwie to nie wiem, o co mu chodzi. Ciociu, czy nazwisko Dubiel nic ci nie mówi? Nie, nie znam. Nie kojarzę. Przygotowałam ci te rzeczy, o które prosiłaś. Zobacz. Fajnie, dzięki. A tu jest szalik dziadka Stanisława od munduru galowego. Zegarek? Mhm. Nie chodzi. I album ze starymi zdjęciami? Tu jest to, co najważniejsze. Tu są notatki babci Ireny. Ona spisywała anegdoty rodzinne. Myślę, że przyda ci się to w poszukiwaniu informacji o naszej rodzinie. Na pewno. Kurczę, fajnie, dziękuję ci bardzo. Wiesz, muszę do końca roku oddać rękopis. Tak się umówiłam z wydawcą. Całe szczęście, że zatrudniłam się w tej redakcji. Ułatwi mi to znacznie poszukiwania. No, jeszcze muszę poszperać w tych materiałach, które dostałam z muzeum. Franciszek Dubiel. Lista pomordowanych. Nie, niemożliwe. Halo? Tak, Julia Morawska przy telefonie. A to pan? Tak, chciałam się z panem spotkać i porozmawiać. Tak, mam pańskie zegarki. Dobrze, będę o 12:30. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan do mnie dzwonił? Ja dzwoniłem. Masz moje zegarki? Tak, mam. Zabieram cię do mojego świata, gdzie kukły nieustannie odgrywają krwawą tragedię. Thank you.
chyba mam już materiał na artykuł.